Adam Litarowicz. Daniel Paluch. Po raz kolejny będziecie jechali od Bałtyku w Bieszczady. Jaka trasa tym razem i dlaczego znowu jedziecie? No, trasa jest jak w poprzedniej edycji, czyli ze Świnoujścia do Uszczyk Górnych. No, jedziemy, żeby się sprawdzić i przekonać się, czy dajemy jeszcze radę w tym wieku. Każdego roku ostatnio jeździcie. Jak się teraz przygotowujesz do tej trasy? No, w zasadzie przygotowania nie odbiegają od poprzednich, czyli w zasadzie dłuższe trasy na co dzień, plus kilka mniejszych maratonów w ciągu roku, takich potraktowanych jako przygotowania. Gdzie w ostatnim czasie byliście? Ostatni maraton to Warmia, czyli warmińsko-mazurskie, 400 km, wcześniej też Mazury, 600 km. Piękny zachód 500 i piękny wschód też 500. Teraz ile kilometrów do przejechania będzie? Teraz do przejechania będzie 1000 km, tak jak w każdej edycji. Natomiast wracając jeszcze do poprzedniego pytania, no nie ukrywam, że na tym maratonie w Warnii tak, zarówno ja, jak i Daniel, no kurde, mieliśmy no nieprzyjemną sytuację, bo uczestniczyliśmy w kraksie. Co prawda kontuzję mamy jeszcze niezaleczoną, ale postaramy się dojechać do mety w Uszczykach Górnych. Zobaczymy zresztą, jak to wypadnie, bo to jednak na przestrzeni 1000 km różnie może to wyglądać. Ta kraksa na czym polegała? No, to były dwie w zasadzie kraksy. Jedna moja z góry, nie wyrobiłem na zakręcie i zaliczyłem zderzenie z ogrodzeniem. Adam natomiast w grupie nieporozumienie i jakieś hamowanie, które się skończyło w dosyć głębokim rowie wyłożonym płytami betonowymi, także niebezpiecznie. Właśnie na takiej trasie trzeba współpracować? Kolarze między sobą współpracują? No, właściwie współpracują cały czas, no bo bez takiej współpracy no ciężko by się jechało. Wiadomo, że w grupce, jak to się mówi, jest siła i jeśli byśmy nie współpracowali, to na pewno te czasy byłyby trochę inne i no gorzej by się po prostu jechało. Tutaj w Drawsku organizowany jest punkt żywieniowy. Jak właśnie wygląda to żywienie na trasie? Jak, no, kiedy wiecie, jak doładować te swoje akumulatory? W zasadzie strategia jest jedna. Je się tyle, ile można, maksymalnie dużo, ponieważ energii nigdy nie jest za dużo. W zasadzie trzeba dbać o to, żeby do punktu jakoś dotrwać, dojechać, czyli się wspomagać żelami, jakimiś tam bananami z kieszeni. Także je się maksymalnie dużo, ile tylko człowiek ma możliwości. A co jedzą kolarze na trasie? No przede wszystkim to co nam zaserwują na punkcie i to zawsze się okazuje, że to jest bardzo przydatne, ale wiadomo, że do kieszonek za dużo nie naładujemy, ale zawsze te żele, batony energetyczne, no jakieś słodycze, no wszystko to, co daje dużo energii. Kiedy będzie Was można zobaczyć tutaj w Drawsku? Przypuszczam, że jak my wystartujemy o 7:10 jako trzecia grupa, to przypuszczam, że tu przyjedziemy po jakichś 4 godzinach, tak z grubsza licząc, czyli będziemy tu gdzieś koło godziny 11, krótko po 11, tak mi się wydaje. Obecność kibiców na trasie motywuje do szybszego pedałowania? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, szczególnie właśnie znajomi, którzy jakiś taki pozytywny akcent wprowadzają. A niestety aura, tak jak w poprzedniej edycji, ma być deszczowa, więc ta otucha się by przydała na pewno. A sprzęt do ostatniej chwili szykujecie, czy już jest gotowy? No, sprzęt po ostatnich kraksach trzeba trochę doszykować, ale będzie gotowy i na pewno powinien się sprawdzić na trasie. Chociaż jak mówię, na takiej trasie jest wszystko możliwe. Będzie Was można śledzić na żywo, na bieżąco w internecie? W internecie, na stronie organizatora jest śledzenie na żywo. Każdy może sobie włączyć komputer na stronie 1008. I każdy z nas ma oddzielnego GPS-a i wtedy można zorientować się, w jakim miejscu zawodnik w danej chwili się znajduje. No i można go śledzić przez całą trasę ze Świnoujścia do Uszczyk Górnych. Kiedy jest ten najcięższy moment w tak długim maratonie rowerowym? Kiedy przychodzi ten spadek mocy? Najcięższe okresy to w zasadzie są nocki. Nocki, w zasadzie chyba takie poranki, gdzie senność jest największa. No a ponadto wiadomo, że końcówka, tak? Czyli im dalej w las, tym gorzej. Na trasie drzemki są przewidziane?
No, staralibyśmy się przejechać to bez drzemek, ale to, tak jak już wspomniałem, wszystko jest możliwe i dopasowujemy się do danej sytuacji, czyli jeśli nam będą się już oczy zamykały na rowerze, to niestety trzeba będzie się troszkę drzemnąć, ale to niedużo, jak pół godziny do godziny i w zasadzie jedziemy dalej, nie? Po takiej drzemce. Wyjeżdżacie w sobotę rano, a kiedy macie plan dotrzeć do mety? No, mamy nadzieję, że to będzie nie dalej niż poniedziałek rano. Uda się? No, przypuszczam, że się uda. No, mamy taką nadzieję, że się uda. Aczkolwiek te nasze niezaleczone kontuzje, no nie wiadomo, jak się to odbije w tak długiej, na tak długiej trasie. I, no, sam szczerze mówiąc nie wiem. Stając na starcie, mam zawsze taką nadzieję, że dojadę do mety, ale nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Sam jestem trochę taki w rozterce, bo jeszcze w takiej sytuacji nie byłem, żebym z kontuzją startował w tak długim maratonie. A z roku na rok nabiera pan siły, czy jednak tej siły jest coraz mniej? Nie no, jestem coraz starszy, więc tej siły jest coraz mniej, ale na razie daję radę i czasami nawet wypadam dużo lepiej jak nie jedni młodsi zawodnicy. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Tak doświadczonego kolegi można się uczyć? Zdecydowanie można się uczyć i tak naprawdę no, pierwsze doświadczenia to są tutaj zaciągnięte od zdecydowania Adama, ale do dzisiaj on potrafi, że tak powiem, ostudzić głowę i pozwolić na to, żebyśmy bezpiecznie dojechali do celu.